Następnie oznakowana trasa jest dla grup, dla tych grup, które jadą w dłuższy odcinek, niebieskimi chorągiewkami. Na wszystkich skrzyżowaniach, miejscach takich podejrzanych, gdzie można zabłądzić, nie pojechać tam, gdzie trzeba, będą stali sędziowie punktów kontrolnych w pomarańczowych kamizelkach. Trasę główną wyścigu dłuższą poprowadzi bojazd terenowy z GoPro. Natomiast zamykał będzie samochód również tutaj. Wszyscy jedziemy do końca ulicy Śnieżnej i prosto po górę 4600 metrów od rozwidlenia na końcu Międzygórza. Taki dystans jest. Meta przy schronisku na Śnieżniku, jedna i druga grupa. Natomiast oznaczenie chorągiewki czerwone. Są tam też takie punkty, dwa, że można tam nie pojechać, gdzie trzeba. Tam również stoją sędziowie punktów kontrolnych w pomarańczowych kamizelkach. Teraz tylko, tutaj poprowadzi tą grupę pilot na motocyklu Straży Granicznej. Są tutaj osoby zainteresowane. Ile czasu nam to zabierze? Czy zdążymy na metę? Zdążymy. Nie ma problemu. Tak jak pan dyrektor zechce. Jedziemy do końca ulicy Sanatoryjnej. 1800 metrów plus 250, 2050 metrów. Jazda kontrolowana jest. Nie wyprzedzamy wozu policyjnego. Jest tu samochód policyjny. Bardzo proszę do samochodu Straży Granicznej jeszcze, dobra? Ciepły odzież. I te osoby, które będą chciały wjechać, to proszę tutaj być ze mną w kontakcie. Międzygórze. No jakie wrażenia już na samym dole? Jesteśmy 600 metrów, Karol. No widzę, już Karol. Koniec maja, super pogoda. Tak, koniec maja i tu zapowiada się, że wysokość 1200 metrów dopiero będzie. Już na drzewach śnieg jest, także nie jest tak źle. Tak? Tak. No. Jest może. No, naprawdę. Tutaj też Kazio sobie rozgrzewkę robi, widzę. No, wszystkim zawodnikom, proszę Państwa, życzę osiągnięcia schroniska na Śnieżniku. Z Bogiem. Zawodnicy rozgrzewkę przeprowadzają. Kategoria junior młodszy, no. Tu będą się spinać. Wy macie dłuższą trasę, panowie. No, już widzę, że zawodnik tutaj ręce, a jeszcze nie było początku. Dziękuję. No już jest zimno na starcie będzie, czy jak powiecie, panowie? Zimno? Uuu, to już na dole jest zimno. No mili drodzy, spotkajmy się wszyscy na górze. Życzę wam dużo sił na trasie. Dzień dobry pani. Dziękuję. Proszę, tu zawodnicy wszyscy w Międzygórze. My jedziemy w dół? Jezebunia. Jezebunia. No, witam cię tu. Życzę ci dużo sił. Jechałeś tą górę? Nie, jeszcze nie. No, dosyć ciekawy macie podjazd. No, ale abyśmy spotkali się szczęśliwie na mecie. Zimno? Trochę tak. Zimno, tak? Numer 11, no. Masz tutaj swoich kolegów, którzy będą się ścigać z tobą. Dziękuję, tu mamy
Słyszysz, Karolina? Widzę, Tomek jest. Dobrze. Wrócił się do żywy. No. No jest tu no, dosyć zawodników. Widzę. Jesteśmy tu na starcie, jest dosyć chłodno, dyrektor. Proszę bardzo. Jeszcze jedna rzecz. Będziemy chcieli zakończenie zrobić jak najszybciej, nie o 16, tylko może 13.30. No jest zimno, proszę Państwa, no temperatura tu. Wczoraj rozmawialiśmy? A będziemy na wysokości 1000. Ale przez telefon? 200 metrów. Odzwoniłem do kogoś, ale jedyne pełne zdanie, które to jesteśmy w górach i będzie przerywa. 1200 metrów, gdzie jest wyjmę? Jest tutaj. Chodzimy tam dalej. Jerzy Wunia. Zewa. Czyli kobiety jadą ten krótki wszystkie, tak? Tak? Nie. Jak krótki? Nie. Tak słyszałem. Ja nie wiem. Kobiety chodzi o... Jest Janusz. No szeroko, żeby było i ciepło. To my. Co? Wjeżdżamy i zjeżdżamy. Panowie, przepuśćcie za okrągłą, bo na sygnale będzie. No jest około 60 zawodników. Proszę Państwa, Międzygórze. Za chwilę odbędzie się wyścig MTB wszystkich kategorii wiekowych. Dajemy się na start Ostry. Piękna miejscowość. Niestety aura nie dopisuje nam. Jest chłodno. Mżysto. Według informacji mamy podobno na trasie śnieg. Wszystkim zawodnikom biorącym udział w dzisiejszych zawodach szczęść Boże osiągnięcia jak najlepszych miejsc. Dajemy się na start Ostry. Komisji sędziowskiej życzę przyjemnej pracy. Z przodu. Widzę. Do przodu, proszę. Tam do przodu. Tak, bo my będziemy przed nimi. Bo przed zawodnikami. Ale pojedziemy tutaj niebieskim szlakiem. Będziemy prosto. Nie prosto. Prosto, czarne. A dlaczego? Bo tu jedzie grupa prosto. I ta jest szybsza na mecie. I my musimy. Ale my będziemy przed nimi, nawet niebieskim. Bo tu pojadą my tym. No, my będziemy tak czy inaczej przed nimi. Proszę Państwa, między dużo mamy już opady śniegu, to widać. No, wyścig będzie się odbywał w ekstremalnych warunkach. Jestem po raz czwarty. I niestety dzisiaj już nam ta pogoda nie dopisała. I tu już mamy pilota. Radziu, młodzików, żaki kobiety, ja bym tam wziął i szybko bym sprawdził, nie? Już jesteśmy na starcie Ostry. Z tym, że ustawiamy się kategoriami. Junior wybierci. Hej, hej.
Jesteśmy na ostrym starcie, pogoda nam jednak nie dopisuje. Tylko nie za długi, bo pada śnieg. O, zimno. O Boże, zobacz jakie warunki. Ty tam idź do przodu, coś tam nie wiem, chyba ty tam masz. Kategoria. Ten Mercedes? Musimy tutaj, tu pani przy tym samochodzie. Mateusz. Sam to wystartuje kategorię. Dalej nie wiesz już, koniec. Jak już to skończymy, wiadomo, że do lasu nie pojedziecie. To jest kategoria. Chociaż różne przypadki. Czerwony koń gdzie? Słuchajcie, macie tutaj, tu nie ma kilometrażu, 300, 200, 100 metrów przed metą macie zaznaczone. Te osoby, które pierwszy raz jadą. Na tej trasie macie do pokonania różnicę wrzniesień 550 metrów. O, to 1600 jest i 550, więc trasa jest trudna. Nie dla wszystkich, pan trzeba dać na tamtym. Ale już wystartowała starszy, junior młodszy, junior, elita, mastersi. No i Karol, Andrzej, ostatnia grupa. Dobrze, że jeszcze ta chwila, sędzia poczeka na... z uprzejmości na zawodników i za chwilę już startuje. Już startuje kategoria młodzi. 5000 metrów. Proszę Państwa, no jesteśmy na trasie kategorii junior młodszy, junior elita. No tu mam tu ujęcia, nawet niespodziewane. Troszeczkę mi... Jest. Jest zawodnik. Jak tu kręcić? Jest. Tu mamy dosyć... Jest. Nie, widzę. Pan na głosy pochodzi, to do nich jazdy, no jest, kategoria Masters, proszę Państwa, widzę. No, Janusz tam depcze, widzę. Uchylona sylwetka. No, Karol tam jedna grupa skoczyła. Jest Andrzej. Jest pan Hajdus? Nie. Nie mylę się? Nie. Teraz. Nachylenie stoku około 9%. Nawierzchnia szutrowa. Pierwszy kilometr jazdy. Tak. To zaraz musimy... Na tą grupkę będziemy... Troszkę spójrz na bok. Nie. Mamy zawodnik, no uprzejmie nam tu jednak ustąpił drogę, chwała ci, dużo sił ci życzę. No i zbliżamy się, tu mamy kategorię Masters. No, jakie są zdjęcia, to są, proszę wybaczyć, są te amatorskie nagrania. No, piękne, jest już śnieg, proszę Państwa, wysokość gdzieś ponad 600 metrów. No i tam mamy trzeci kilometr trasy. Jest trzeci. Od Janusza Zywera zawodnik. Charakterystyczny ubiór, czarno-czerwony. Pięknie reprezentuje się zawodnik w tym stroju na rowerze. Muszę wyłączyć, bo jest za monotonne nagranie. Proszę Państwa, siły porządkowe. Tak, jedziemy, nawet w tej chwili pożegnaliśmy. Tak, już są na trzecim kroku. Nie, to już poza piątym. Tutaj dalej Państwa, no pięknie
widoki już mamy. Wiosnę. Jest to chyba niebieski ślad. Biało. Ale tutaj na to. Szczyt, przepraszam, schrodzisko śnieżnika, temperatura gdzieś 2-3 stopnie powyżej zera, wiatr umiarkowany, no chłodno, zimno jest, mgła, oczekuję na zawodniku, no wieje, wieje. Niesamowite, ekstremalne warunki będą mieli zawodnicy. Ekstremalne warunki. Tutaj. Jednak tutaj ten kat nie będzie dobry. Schodzę niżej. Jestem na szczycie. Tu stolik tu przynieś? 200 metrów do mety. W głębi mgła. 300 metrów od mety będę filmował zawodników nadjeżdżających. 300 metrów do mety. Tutaj jednak będę realizował nagrania przyjazdu zawodników. No, napadało nam trochę tego śniegu. Jest dość chłodno. Wieje wiatr. Chłodzi. Na góra, tu na drzewie jest szlak rowerowy, tu jest oznaczony. Z miejsca, które filmuję, jest do mety 500 metrów. Nachylenie tu jest gdzieś około 14%. I tu też komasuje się. No mamy pilota. Mamy pilota na trasie. Pierwszy z zawodników już pokonuje. Tam jest jeszcze bardziej stromo. Pierwszy zawodniku, kategoria młodzik. Patrzę poza kat. Jest dwójka zawodników. No mamy śnieg. Pierwszy zawodnik. Jeszcze 500 metrów, mój drogi, wytrzymaj, bo oni dwóch zawodników w odległości patrzę poza kat, jest dwójeczka, no jest Mateusz, jeszcze będzie miał do pokonania, odkąd filmuje 500 metrów, moi drodzy, jeszcze 500 metrów. Jeszcze 500 metrów. Mateusz, jeszcze 500 metrów macie do mety. Nachylenie ponad. Tam przejdzie. Patrzę poza kat, jest jakieś 70 metrów przewagi. Może. Nie. Jeszcze. Jak to się skończy? Trójka wpada nam już prawie na metę. Jeszcze mają 450 metrów. W tyle nikogo nie ma? Trójka, tu mi sędzia mówi, że między tą trójką jest duża przerwa. Trzymam na zoomie tą trójeczkę. No jest tu skos, proszę Państwa, tego nie widać na ekranie, ale ponad 13%. Końcówka. Tam zawodnik pierwszy już osiąga 400 metrów do mety. 400 metrów do mety. Daleko jest tam czwarty? Co? Dobrze, dziękuję panu, że pan mnie informuje. Tu prowadzę jeszcze czołówkę.
patrzę poza kadno, chyba nie wiem jak to się skończy. Tu mamy zawodnika. O, na czwartej pozycji jest Kazik. Kazik, no jest strata. Jest strata do tej trójki, gdzieś około 400 metrów. 400 metrów, czwarty z młodziku. W oczekiwaniu na zawodnika, no jest Kazio na czwartym miejscu. No to się już nie zmieni, mogę powiedzieć. Jeszcze ostatnie 550-600 metrów. 600 metrów. Jest, tak, tu mamy informację, że pierwsza juniorka młodsza też jako pani świetnie tam wchodzi. Jeszcze masz 500 metrów. 500 metrów do mety, ponad 500 metrów. 50 z tyłu dziewczyna. Świetnie, to po raz pierwszy Kaziu tu nam wskakuje na ten grzbiet do schroniska Międzygórzu. Wyśmienita kondycja. Jako czwarty, niezbicie mogę powiedzieć, jako czwarty w kategorii młodzi. Jako czwarty. I tu mamy pierwszą zawodniczkę kategorii junior młodszy, Marta. No dzisiaj te warunki no, są jakie są, państwo widzą. Jeszcze i tam jeden z zawodników też ładnie. No Ewa, Marta ma zdecydowaną przewagę. Moja droga jeszcze 600 metrów. Marta ma 600 metrów, no ale duży skos, tu się jedzie. Duży skos. A, kolega na pozycji piątej w kategorii rozjechało się w kategorii młodzik na piątym Fajna miejscu. Klasa, tylko zimno, nie? No widzisz, a dlaczego spodni nie włożyłeś długich? Ale nie, no co? Ciepło mi jest. Ciepło ci jest? No, no jesteś piąty. A, mówi zawodnik, że mu ciepło. Trasa widać, że jest obłocona trochę. Piąty.